Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Kamila, czyli wasza haftowa baba, a ja zapraszam was na odcinek, który odpowie na najbardziej palące pytanie w okresie świątecznym. Co kupić hafciarce? Tak, zaczynamy. Weźcie jakąś kawkę, herbatkę, wodę, co tam lubicie pić i zapraszam was serdecznie na ten odcinek. Będę wymieniać, polecać i naprawdę myślę, że każdy, kto zastanawia się, co kupić swojej bliskiej osobie, która zajmuje się właśnie haftowaniem, na pewno znajdzie odpowiedź na to pytanie. Zadałam na moim Instagramie wam pytanie o to, co hafciarkom można kupić na prezent. Sama też oczywiście mam swoje typy, ale byłam ciekawa, co wy mi podpowiecie i nie zawiodłam się jak zawsze, bo tych odpowiedzi było dużo, bardzo ciekawych, bardzo fajnych i bardzo inspirujących. Zebrałam je wszystkie właśnie w dzisiejszy film, podzieliłam na kilka kategorii, żeby było łatwiej wam znaleźć rzeczy i też potem łatwiej znaleźć linki do tych rzeczy, które znajdą się w opisie tego filmu. Jeśli się nie zmieszczą, to pewnie zrobię z tego jakiś PDF, który będziecie mogli sobie po prostu pobierać za darmo. Zaczniemy sobie od gadżetów. Jeśli chodzi o gadżety, to niektóre z nich kupicie online, a niektóre na przykład stacjonarnie. I chciałabym też powiedzieć, że film nie jest w żaden sposób sponsorowany przez nikogo. Ja po prostu robię to, bo chcę, bo jestem ciekawa, czy takie treści wam się spodobają, bo mam pomysły na więcej tego typu rzeczy. Zaczniemy od Needlemindera. Needleminderów na rynku macie naprawdę mnóstwo, od takich drewnianych, od takich robionych ręcznie. Naprawdę jest tego sporo i generalnie wpisując nawet Needleminder na Allegro znajdziecie coś dla siebie. Generalnie w moim sklepie też Needlemindery są, ale nie zamykamy się tylko na nie. Pod spodem macie listę linków do różnego rodzaju. Wybierzcie takie, które byłyby najładniejsze i które najbardziej pasowałyby osobom, które chcecie obdarować. Naparstki. I to jest temat, który też się przewijał wielokrotnie w waszych odpowiedziach. Ponieważ naparstek pomaga nam chronić nasze palce, jeśli dużo haftujemy, no bo te palce potrafią być pokłute, potrafią się bardzo mocno łuszczyć i nie jest to przyjemne. Stąd naparstków macie bardzo różną masę. Macie i silikonowe, i takie silikonowe ze skórą, i takie plastikowe. Także te, które ja osobiście polecam i które uważam, że są najlepsze, zostawiam linki wam pod spodem. Są też bardzo ładne zestawy, na przykład kilku sztuk, więc naprawdę można coś znaleźć dla siebie. Statyw do haftu. Można powiedzieć, że to była chyba najczęściej przewijająca się odpowiedź, jeśli chodzi o to, co hafciarka chciałaby dostać. Statyw do haftu jest to urządzenie, które pomaga nam przytrzymywać nasze hafty tak, żeby nic się nie ruszało. Mamy wtedy dwie wolne ręce, możemy haftować dwoma rękami, możemy haftować trudniejsze ściegi, które wymagają od nas na przykład użycia właśnie dwóch rąk do tego. No ale przede wszystkim jest takim gadżetem, który też dobrze wygląda. Ja zrobiłam film jakiś czas temu o kwestii statywów do haftu. Zapraszam was serdecznie tam, jeśli chcecie więcej na ten temat się dowiedzieć. Natomiast top of the top statywów jest statyw z Nurgę. Ja sama go posiadam. Każda osoba, której go poleciłam, jest nim zachwycona. Więc jeśli chcecie kupić komuś coś porządnego, dobrze wykonanego, takiego wiecie, turbo solidnego na wieki wieków, amen, to serdecznie polecam wam statywy z Nurgę. Link macie pod spodem, nie ma ich w moim sklepie. Znalazłam go w jednym miejscu i tam też będę was odsyłać po zakup właśnie takiego statywu. Lampy do haftu z dobrą żarówką. Oświetlenie jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie w tym okresie, kiedy jest tak jak teraz, albo jesteście na przykład osobami, które haftują tylko w nocy, bo tylko wtedy mają czas. Istnieją różnego rodzaju bajery, szmery dla hafciarek, jakieś lampy LED-owe z powiększaczami i tak dalej. Nie używałam tego, więc nie mogę zagwarantować, jaka jakość tego produktu jest, ale to, co mogę wam polecić jako osobie chcącej kupić komuś fajny prezent, to możecie zrobić, wybrać dwie opcje. Możecie wybrać opcję zakupu komuś lampki takiej z Ikei, z takim czymś składanym. Ona ma różne możliwości dostosowania sobie i przekręcania tego statywu z lampką i kupić do tego po prostu jakąś mega wypasioną żarówkę. Najlepiej ze światłem naturalnym, a jeszcze lepiej, jeśli znajdziecie żarówkę, która na przykład ma możliwość regulacji zmiany światła, natężenia, ciepłoty itd., itd. Są takie rzeczy i są takie rzeczy nawet w Action, są takie rzeczy w Ikei. Jak znajdę linki, to wam podlinkuję konkretnie, o co mi chodzi, bo Bayer jest niesamowity, a zdecydowanie
czasem potrzeba czegoś neutralnego, czegoś ciepłego albo czegoś zimnego, więc warto i fajnie by było mieć taką możliwość regulacji. Taki zestaw nie będzie też super drogi, można wybrać fajny kolor lampki i po prostu komuś prezentować taką rzecz. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem będzie na przykład taki o-ring kosmetyczny, czy tam lampa kosmetologiczna, tak też możecie znaleźć takie hasło na przykład na Allegro. I takie lampy są używane na przykład właśnie w kosmetyce. Dziewczyny, które robią brwi, paznokcie, też często tych lamp używają. One są bardzo fajne, bo są w kształcie literki O, czyli o-ringa. I po prostu możecie też zaglądać sobie do środka tego haftu. Ja też osobiście polecam łuki, natomiast ten łuk, który ja mam, jest z Green Stuff World i jest on stosunkowo drogi, natomiast jest rewelacyjny, bo można też osobno dokupić sobie taką nakładkę na telefon i włożyć ją na ten łuk. I na przykład jeśli ktoś z Was, kto akurat chciałby być obdarowany takim przedmiotem, nagrywa na przykład treści na swoje social media, to jest super rozwiązanie. Naprawdę polecam serdecznie i tutaj też oczywiście linki będą w opisie. Podświetlana tablica LED i ja serdecznie polecam tą z Action. Jest tania, znajdziecie ją praktycznie w każdym Action, a nie wierzę, że gdzieś w waszej okolicy nie ma tego Action, żeby pójść i po prostu coś takiego kupić. Są w formacie A4, są w formacie A3, generalnie zaszalejcie, nie są one jakieś bardzo drogie, bo są na pewno poniżej 100. Między 60 a 80 zł się wahają, ale serdecznie polecam, bo naprawdę jest to bajer, który bardzo pomaga przerysować wzory i po prostu jest takim pomocnikiem i myślę, że będzie fajnym gadżetem, który możecie obdarować właśnie osobę, która zajmuje się różnego rodzaju haftami. Cyrkiel do wycinania kółek w filcu. To jest polecajka ode mnie, to jest bajer, który jest kompletnie niedoceniany. Nie rozumiem dlaczego. Mam jedną sztukę w sklepie. Jeśli będzie potrzebowanie, to oczywiście będzie szansa, żeby zamówić ich więcej. Jest to po prostu cyrkiel, który wycina kółka. O nim też więcej mówiłam w filmie o gadżetach, więc odsyłam Was też tam. Kategoria numer 2, czyli przechowywanie. Tutaj też było bardzo dużo ciekawych, fajnych odpowiedzi i też często pojawiały się pudełka na bobiny. Pudełka na bobiny to po prostu takie plastikowe pojemniki, do których wkładacie sobie nawinięte na takie prostokątne, kwadratowe, tekturowe bądź plastikowe bobinki, po prostu muliny. Mamy opisane kolory, dużo łatwiej się wtedy pracuje, łatwiej przechowuje, ma się wszystko w jednym miejscu. I tutaj też opcji jest mnóstwo, są takie bardziej płaskie, są takie bardziej piętrowe. Te piętrowe są teraz dostępne w Tedim, także jak coś to widziałam je, są, polecam sprawdzić, bo może właśnie tam znajdziecie. I nie są też bardzo drogie, bo one kosztują do 30-40 zł, a można kogoś bardzo fajnie uszczęśliwić takim pudełkiem do zorganizowania sobie swoich palet mulinowych. Niciarka. Niciarka to już jest inwestycja troszeczkę droższa, natomiast mamy tutaj takich łowców niciarek w towarzystwie, którzy potrafią na plich targach znaleźć niesamowite rzeczy. Jeśli macie okazję pójść na takie targi antyków, to idźcie szukać tych niciarek, bo naprawdę się zdarzają. Można też poszukać ich na OLX-ie, na Allegro, bo takie niciarki z duszą, czyli takie starsze, na przykład do przerobienia, do przemalowania, do skustomizowania pod osobę, którą chcecie obdarować, na pewno znajdziecie. Oczywiście są też nowe niciarki, ale niciarka to jest hasło, które możecie spokojnie sobie wyszukiwać. Niciarki są różne, są i drewniane, i materiałowe, naprawdę jest tego masa. Ja wcześniej nie myślałam nigdy o niciarce, natomiast uważam, że jest to bardzo świetny pomysł na prezent. Igielniki. W temacie przechowywania wszelkiego rodzaju pudełeczka, puzderka, metalowe, plastikowe, drewniane, ze sklejki, materiałowe, igielniki. Igielniki, super sprawa, na pewno się przydadzą osobie, która haftuje, która szyje. To jest w ogóle must have, naprawdę to się bardzo mocno przydaje, szczególnie jeśli jesteście hafciarką wędrującą, to na pewno będzie to dobry pomysł na kupienie komuś takiego igielnika. Można też oczywiście zrobić sobie na przykład book stitch i takie rzeczy też będzie można kupić. Tutaj akurat będą linki do Etsy, bo dużo osób sprzedaje, tylko zwróćcie uwagę, że zazwyczaj są to osoby z zagranicy, więc na przykład jeśli jesteście osobą, która szyje albo robi coś manualnie, to może warto by było na przykład komuś zrobić taki needlebook do przechowywania igieł.
Na pewno fajną rzeczą będzie też organizer materiałowy. Ja takie organizery u siebie w sklepie mam, uwielbiam je, korzystam z nich non-stop. Przede wszystkim dlatego, że praktycznie mieszczą się w każdym plecaku, w każdej torebce i naprawdę pomagają mi zorganizować moje projekty, które aktualnie teraz robię. Więc jeśli szukacie takiego fajnego i dosyć budżetowego rozwiązania, ale też ciekawego prezentu, to zapraszam serdecznie, bo naprawdę myślę, że takiej osobie, która zajmuje się właśnie haftem, zdecydowanie przyda się uporządkowanie, możliwość powsadzania sobie w różne przegródki różnych swoich rzeczy, a jeszcze mając inne, na przykład niciarki albo igielniki, no to już w ogóle na pewno podziękuję Wam za taki prezent. Kolejna kategoria, czyli igły. Dlaczego zrobiłam to w osobnej kategorii? Bo uważam, że należy się jej osobna kategoria. Właściwie powiem Wam, że ja myślałam o tych igłach, ale dużo z Was też polecało i pisało, że te igły to jest coś, co fajnie by było dostać. Więc jeśli chodzi o igły, to do haftu zawsze kupujemy igły ostre, igły z czubkiem, tutaj zaznaczam, żeby nie było później pomyłek, więc to na wstępie. Jeśli chodzi o igły, które ja polecam i które Wy polecaliście, to zdecydowanie były to igły marki Clover, marki Prym, ale też igły na przykład złote DMC. To już jest taka, wiecie, cyk bajera i po prostu jak ktoś otwiera i patrzy, złote igły, no to już jest takie, wiecie, prestiżowy prezent. Jeśli chodzi o te inne marki, to ja szczególnie polecam Clovera, bo ich jakość jest zdecydowanie na najwyższym poziomie. Są to japońskie igły z pozłacanymi czubkami, więc też sprawdzą się i na pewno będą niezawodnym prezentem. Jeśli chodzi o rozmiary igieł, to tutaj może być różnie, zależy kto co haftuje, ale na pewno nie zawiedziecie się kupując pakiety 3,9, 5,10, rozmiar 24, 26. To są takie najbardziej bezpieczne wybory dla hafciarek, nici i muliny. Jeśli chodzi o to, to moje polecenie to na przykład bon na muliny. Dużo firm i sklepów oferuje bony, gdzie możecie po prostu zakupić za pewną kwotę jakąś część tych mulin, ale jeśli nie wiecie, kto jakie muliny na przykład ma i posiada w swojej kolekcji, to najłatwiej jest po prostu dać komuś taki bon. Można też wybrać zestawy mulin, pakiety mulin, muliny na przykład cieniowane, muliny jakieś specjalistyczne, jedwabne, błyszczące, lniane. Jakieś takie, które będą po prostu dodatkowym bajerem, której osoba, która haftuje, będzie mogła albo będzie chciała na przykład użyć do swoich projektów. Kolejna kategoria, książki i magazyny. No i tutaj, jeśli chodzi o pozycje, no to w Polsce po polsku ciągle tych rzeczy jest dosyć mało. Wymienię Wam, co obecnie jest na rynku i co możecie z tego wybrać, ale jeśli chodzi o osoby, które są grzebaczami, szperaczami i lubią wynajdywać różne fajne rzeczy, to serdecznie polecam szukać starych pozycji o hafciarstwie i tutaj tak naprawdę jak wpiszecie haftowanie w Olixa albo Allegro, to na pewno wyskoczy Wam mnóstwo fajnych rzeczy, które można kupić. I tak naprawdę jakąkolwiek książkę nie wybierzecie, myślę, że taka osoba będzie się z tego cieszyć, ponieważ te książki zawierają bardzo dużo informacji, takich przydatnych, podstawowych, mają też wzory. Natomiast te, które ja najbardziej lubię, to wszystkie książki Jadwigi Turskiej. Oczywiście wszystkie opisy będziecie mieć pod spodem, gdybyście nie wiedzieli, jak tego szukać. A jeśli chodzi o współczesne pozycje, to ja na przykład polecam szukać książek o na przykład haftach regionalnych z konkretnych regionów, o haftach kaszubskich, o haftach na przykład łowickich i jest taka, jest taki sklep czec.pl i tam można znaleźć na przykład pozycje o haftach kaszubskich, ogromne teki z wzorami, które robią wrażenie. Przy okazji są duże, bo są w formacie A3, więc jeśli szukacie spektakularnego prezentu, to na pewno tego typu teczki będą fajnym pomysłem. Są też na przykład książki, które wyszły już jakiś czas temu, czyli na przykład seria książek Kai Znanie Wymiar. Coś pięknego i coś wyjątkowego. Są to dwie różne książki o hafcie. Jedna jest trochę dla bardziej początkujących, druga już dla osób haftujących.
wspierających. Książki, które też wyszły na przykład w tym roku bodajże, to Haft Nowoczesny i tam jest dużo takich botanicznych wzorów. Taka książka też jak najbardziej myślę, że będzie ok dla osób, które lubią haftować. Jeśli macie kogoś, kto jest fanem tradycyjnych haftów regionalnych, to zdecydowanie polecam książkę pani Krystyny. Nie miałam jej jeszcze w swoich dłoniach, natomiast wszystkie osoby, które ją mają i posiadają, bardzo pochlebnie wypowiadały się o niej, więc też ją od siebie serdecznie polecę. I taki bonus, ponieważ specjalnie dla Was sprawdziłam, czy można do Polski dostarczać, wysyłać, zakupić na przykład magazyny, które są bardzo popularne w Anglii o haftowaniu, a jest to magazyn Love Embroidery i można zamówić subskrypcję. Jest ona nie tania, ale jest też alternatywa, bo można na przykład zamówić subskrypcję magazynu online w formie PDF-u i tu już wychodzi zdecydowanie korzystniej. Oczywiście link do tego wszystkiego zostawiam pod spodem. Myślę, że to jest fajna rzecz. Ja na pewno w tym roku będę subskrybować ten magazyn, bo jest to coś, co w sumie jest fajne i na polskim rynku nie mamy magazynów o haftowaniu. Kategoria ładne nożyczki. Jeśli chodzi o nożyczki, to zdecydowanie ostatnio pomogła mi z tym Zuza, którą serdecznie pozdrawiam, bo znalazła i podesłała mi stronę, na której tych nożyczek jest po prostu tyle i są one w bardzo fajnych i dobrych cenach, więc serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia jej. Nie powiem Wam teraz tej nazwy, ponieważ nie jestem pewna, czy dobrze ją pamiętam, więc będzie w opisie, ale no, tam macie po prostu wybór nożyczek, wzorów, największy jaki tylko jest. Jeśli chodzi o ładne nożyczki, to tam, a jeśli chodzi o przydatne nożyczki, to wszelkiego rodzaju nożyczki, które na przykład są zakrzywione albo mają ząbki, to będą nożyczki, które na pewno hafcerka będzie chciała w swoim asortymencie mieć. Jak jesteśmy przy nożyczkach, to też nie mogę nie wspomnieć o na przykład etui na nożyczki od firmy Knit with Sis, czyli od dziewczyn rękodzielniczek, od małej rodzinnej firemki, która robi właśnie takie etui. Sama posiadam dwa, polecam serdecznie, używam ich, kupiłam je od razu w dniu premiery, mają przepiękne kolory oraz mają też inne etui i inne akcesoria, na przykład dla osób, które sztyłkują albo robią na drutach, więc sprawdźcie sobie koniecznie, bo myślę, że tak taki dodatek do prezentu byłby naprawdę sympatyczny. A teraz kategoria nieoczywiste. To były rzeczy, które gdzieś tam się przewinęły i nie bardzo potrafiłam je umieścić w jakiejkolwiek kategorii, więc zrobiłam kategorię nieoczywistych prezentów. Słuchajcie, coś co też się pojawiało, to był na przykład ciepły, miękki, wygodny kocyk, bo jak wiemy, jesienią i zimą bywa różnie z tym haftowaniem. Czasem pracujemy na kanapie, na fotelu, ale nawet przy jakimś biurku, to taki kocyk na pewno zdecydowanie się przyda. Jeśli chodzi o moje osobiste polecenie, to polecam bluzokoce. Ja dostałam taką w tamtym roku i uwielbiam ją właśnie w tym okresie, kiedy dużo siedzę przy komputerze albo dużo siedzę przy jakichś pracach ręcznych, bo mam rękawy, które mnie w żaden sposób nie ograniczają. Dużo miejsca pod spodem, kieszonko, gdzie mogę sobie wsadzić różne rzeczy, więc ja serdecznie polecam. Ogólnie tych bluzokoców jest mnóstwo na rynku, różnych marek, mam wrażenie, że nie różnią się od siebie w żaden sposób jakością, więc po prostu wybierzcie taką, która będzie w Waszym budżecie osiągalna. Jeśli chodzi jeszcze o takie rzeczy typu koce, to ja na przykład serdecznie polecam wszelkiego rodzaju ciepłe kapciuszki albo na przykład kapcie, które są podgrzewane, czyli możecie sobie włożyć tam dwie nóżki do środka, włączacie sobie coś, co Wam ogrzewa te nóżki, nie wiem co to jest dokładnie, ale na przykład jeśli cierpicie na syndrom zimnych nóżek, to na pewno takie ogrzewacze będą też fajne jako podesłanie swojej osoby, która Was obdaruje, na prezent. I jeszcze jedną z takich rzeczy, którą chcę Wam polecić, to będzie na przykład pistolet do kleju na gorąco, który może być dla Was zaskoczeniem, ale też jest rzeczą, która się bardzo często w haftowaniu przydaje. Bo na przykład można nią sobie przykleić tył tamborka, można na przykład użyć, żeby coś sobie gdzieś dokleić, albo jak wytwarzamy różnego rodzaju rzeczy dodatkowe z naszych haftów, to jak najbardziej takie nieoczywisty prezent też będzie spoko. Jeśli chodzi o kolejne nieoczywiste rzeczy, to mogą być też zestawy do haftu. Wszelkiego rodzaju zestawy wzorów, zestawy hafciarskie. Jest tego na rynku bardzo dużo, tylko uczulam. I tutaj proszę i apeluję o rozsądek i nie kupowanie zestawów z AliExpress, zestawów, które są
bardzo tanie i które nie wiadomo kto stworzył, ponieważ taka osoba, która otrzyma ten zestaw, nie będzie wiedziała, co potem z nim zrobić. Polecam zestawy od polskich twórczyń, jest nas naprawdę sporo, dziewczyny robią bardzo dobrą robotę, robią różne ciekawe zestawy, od kwiatowych po świąteczne, więc będzie w czym wybierać. Wrzucę Wam polecanie innych osób, które też haftują i u których zestawy takie do haftu możecie kupić. I co? I to by było chyba wszystko. Mam nadzieję, że pomogłam osobom, które zastanawiały się, co kupić osobie haftującej i że film Wam się spodobał, bo to taka zupełnie inna treść, więc mam nadzieję, że wykorzystacie to, że podeślecie film Waszym Mikołajom, gwiazdkom albo innym rodzinom, które wahają się, co i jak, gdzie kupić. Zapraszam Was do opisu po wszystkie linki, wszystkie informacje, co, gdzie, jak i skąd, albo gdzie ewentualnie tego szukać. No i zapraszam Was do sekcji komentarzy, która jest Wasza. Piszcie, co Wy jeszcze dalibyście do tej listy, bo możliwe, że o czymś zapomniałam, albo możliwe, że coś jeszcze Wam przyszło do głowy. Zróbmy jedną wielką listę, która pomoże nam przez lata pomagać naszym Mikołajom i gwiazdkom, gwiazdorom, nie wiem, jak tam się jeszcze nazywają u Was różni obdarowywacze na różne świąteczne czasy, albo po prostu na urodziny prezentów dla hafciarek, żebyście dostawały to, czego potrzebujecie. Dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie, pa pa!